Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj wybieramy się do Stratford-upon-Avon. Tam jest podobno największa farma motyli, ja już tam byłam, ale podobno jest największa. I tam jest również dom Szekspira. Tych, którzy nie wiedzą, moja siostra tutaj, proszę bardzo, już jest gotowa. Czekam oczywiście na mojego męża. I jedziemy, jest piękna pogoda, wczoraj padało, więc fajnie, bo dzisiaj jest pięknie, bo będziemy troszkę tam chodzić. Także mój głos troszkę lepiej, ale chyba jeszcze kiepsko, także sorry. I zbieramy się i jedziemy. Cześć Hamlet, co robisz? Jesteśmy z farmy motyli. Niestety okazało się, że Liam również się boi motyli, tak jak Adam zaczął uciekać, także tylko z moją siostrą poszliśmy. A teraz szukamy domu, gdzie się urodził Szekspir. Gdzieś tutaj jest na ulicy. O, już wchodzę. To wam zaraz pokażemy. Thank you.
kolejny dzień, jesteśmy dzisiaj na zakupach, to już jest ostatni taki pełen dzień, znaczy no w sumie siostra jedzie rano na lotnisko, idziemy oczywiście do Milton Keynes, co to za urlop bez zakupów, także mam nadzieję, że kupimy wszystkim fajne prezenty i nam fajne prezenty od siebie dla siebie, bo trzeba się kochać, pamiętajcie. No, także lecimy. Milton to Milton Keynes. No beautiful, jak ta syrenkarielka jeszcze te włosy, no po prostu, pani, no tak, na komunię syna tak, jak najbardziej, bo ja jeszcze tu sugerowałam Tom, rękawy, posz, takie do klasa, tak, z futerkiem, jak ta Carrie Bradshaw, o, ewentualnie taki spodnik. Posłyszymy takie piękne rozświetlacze. Były akurat dwa nie zepsute. Peachy Glow z Pixie. To mi by się przydał za butelka z pokoju. Flamingo. Co? Lindy. Tu mamy prezencik dla kogoś, komu obiecałam prezencik. Nie powiem komu. Decision. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię Alicję w Krainie Czarów, że znam t-shircik, także biorę. Tatki, siostra się zastanawia, bo mamy bluzę na plecach ma, to kupiłyśmy bluzę właśnie z Klem Lwem. Sam jeszcze spodnie się okazało. Mamy jeszcze więcej zielonych potworków i trochę innych rzeczy. Dobra, idziemy do Hollistera. Przyjdę do Hollistera, bo jednak dla mężczyzn jeszcze można kupić. I kupiliśmy. Ja też tak kupiłam. A właśnie nie wiem. A siostra, ty jeszcze bluza. Chodź. Skończyliśmy zakupy. Mamy dosyć sporo. Myślę, że prezenty są dla wszystkich. Jedziemy teraz do domu. I moja siostra będzie gotowała. Dyżurek. Z dekiełbasą. Z dekiełbasą. Z deziemniakami. Z dejajkiem. Z dejajkiem. I bez de lodu. Bez lodu. Bez de lodu. Ale ktoś zgadł. Ania chyba, Ania Starlet. Widziałam, no. Podejrzany ten żurek jak Bailey. Nie zgadłaś, to był żurek. No. Dzisiaj będziemy gotować Baileya z jajkiem, bo żurek wypity. Za te wszystkie kubki, które siostra mi kupiła, ja też się kupię kubek. Kupię kubek. To się sama nie może zdecydować. A tu mam szklaneczki, mam stąd właśnie z Tesco. To są ładne. Takie z kamienia i tamte jest ładne. Skupusiem chcesz? No właśnie nie wiem, ale ładny jest, nie? I tak jest tam piękny. Jeden porzucony. Ponoć te takie, co są zaginane do góry, trzymają dłużej ciepło. Tak słyszałam. Tu piwo długo będzie. Grzane wino będzie długo ciepłe. No, tak. To siostra jest a limited edition. Jesteś limited edition? Of course. Na ten się coś. Ten jeszcze były. Tesco mają bardzo ładne. Ale kawa na 3 dni. Ale znalazłyśmy jeszcze więcej, to też słyszysz. Ej, no, te są też ładne. Decision. Co do pędzenia bimbru? No nie, chyba jednak to, nie? No. Albo dwa. Wziąłyśmy coś na deserek. Takie pyszności. Takie po małym ciasteczku.
U nas tak cieplutko. Mest. Takie zabawy. A, gol! Tylko je i nie chcę gotować. Chciałaś powiedzieć? A zagwizdaj. No, to ci się wziął do roboty. Tu nie ma za darmo zostawania. Wszyscy o tym wiedzą. Trzeba odpracować w kuchni. Siostra robi nam dziury. Tak, tak. Czarny salat kotłem. Ja gotuję. To ja wszystko zrobiłam. To, co tu pływa, to zielone też. Tak, gotuj z Sylwią. Witam na moim nowym kanale, w mojej kuchni. Witam was. Żurek, jak się upatrzy. Sama gotowałam, siostra nic nie chciałem pomóc. Nic, ja tylko muszę je zjeść. Masz tego. Jest. Co to jest? No pressure. Bingo. No, I'm asking what is it that's like sun there. It's a sunny day, what can I say? What's the Żurek? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.